Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że już... Wydaje mi się, że mój głos już brzmi normalnie. Cześć, Sushi. Jak tam u ciebie? O, mamy ostrość, mamy. Kicie, jak tam wcinek, mlaszcze głośno. Obie dostały puszki, ale Sushi nie jest zainteresowana. Tylko podgląda kota, jak wcina, tak? Tak? No właśnie. Ja zaczynam standardowo od śniadanka. Pokażę wam, że pogoda... jesień. Cały czas mamy jesień, już chyba się tej zimy nie doczekamy. Cały czas jest prognoza, że na Mazurach będzie śnieg padać. Kiedy ostatnio byliśmy, też była prognoza i oczywiście co? Nic nie spadło, jak widzieliście. Tak, ja robię sobie owsiankę. Chciałam zrobić moją owsiankę na mleku kokosowym w Thermomixie, ale przypomniało mi się, że nie mam, skończyły mi się płatki. Więc muszę dzisiaj pojechać do sklepu i robię sobie takiego gotowca. Bardzo lubię tą owsiankę. Ją przywożę z Niemiec, z domu. I ona jest przepyszna, ona jest z białą czekoladą i z Poppy Seed. To jest mak? Mak, chyba tak. I to jest moje ulubione mleko waniliowe z Oszą. Jednak jeszcze trochę mam chrypę. I też muszę zrobić zapas, bo tu już jest mój ostatni kartonik. Więc będę się musiała dzisiaj wybrać do sklepu po szybkie zakupy. A, i jeszcze wam pokażę właśnie, bo zostawiłam sobie specjalnie opakowanie. Ja tu owsiance, a mi wypadną zupki chińskie. Dobra, zostańcie tu. Zostańcie tu. I jak mnie pytacie, na czym robię owsiankę, to powiem wam, że najlepsze ze wszystkich, które przetestowałam, były te. Płatki owsiane górskie, błyskawiczne. Bo bardzo często się zdarza, że w tych płatkach są takie jakby ostre, wiecie, ostre części takie, nie wiem co to jest. Tutaj nic nie było, ładnie się robią, nie przypalają się i najbardziej mi smakował, więc specjalnie zostawiłam sobie torebeczkę, żeby kupić dokładnie te same. Także dzisiaj, a nie mam pojęcia, gdzie je kupiłam, już nie pamiętam, ale na pewno kupię takie same. No więc właśnie. Tutaj mam tą owsiankę, zaraz przełożę do miseczki, mam kawę i witam się z wami. Dzień dobry i zaczynamy nowego vloga. No hej, hej, witam się z wami z powrotem. Ja się szykuję do wyjścia. Cały czas jeszcze mam zachrypnięty głos, znaczy nie wiem, tak raz mam, raz nie mam. Chyba nie jest najgorzej. Nie mam pojęcia, od czego to jest. Bywam, nie jestem chora, chyba naprawdę za dużo gadałam i krzyczałam i zdarłam sobie gardło. Nawet dzisiaj mi się podoba mój makijaż. Jakoś tak świeżo wyglądam, nałożyłam dużo, bo absolutnie nie jestem wypoczęta. Nałożyłam dużo tego. I Sisleya jest ok. Na ustach JK Magic, którą chowam od razu do torebki, żeby nie zapomnieć. Pakuję torebkę. Gdzie mam moją... A kiedyś posłałam moją kosmetyczkę na pomadki. Oj, powiem wam, że mam tutaj bałagan. Nie będę ściemniać. Muszę się zająć moim pokojem, bo tam z tyłu jest ok. Ale jakbyście widzieli, co tutaj jest, to nie jest za dobrze. Ale to dlatego, że po prostu dużo pracuję, dużo nakrywam. A to generuje bałagan. Muszę się potem tym zająć. Mam dzisiaj do załatwienia kilka spraw. Muszę pojechać do biura, muszę odebrać jedną rzecz. Musimy właśnie wejść na zakupy, więc zabiorę moją... Uwielbiam tą torbę. No jest tak fajne, że latem ja to będę nosić po prostu, nie wiem, torbę na plecach, coś takiego. Wiecie, moja obsesja lisowa trwa nadal. O, jest tak jasno, że nie chcę pokazać lisa. I powiem wam, że okropny jest ten aparat. Przed chwilą właśnie z nim walczyłam. Dzieje się z nim coś takiego, że w ogóle go włączacie i fokus zaczyna piszczeć, fokus robi tak. I wiecie, tam widzi niby twarz na książce, tu. I trzeba mu, jeżeli wam się tak dzieje, bo wiem, że wiele osób ma problemy z Canon G7X Mark III. Macie podobny problem, to trzeba go wyłączyć, wyjąć baterię, najlepiej na powyżej minutę. I powinno być ok. Ale naprawdę. Jestem tak rozczarowana tym aparatem. Ale wiem, że dla was to są nieciekawe rzeczy. Natomiast też mówię o tym, bo po prostu dużo osób, widzów narzeka.
Zmieni aparat. Nie mam na jaki zmienić, bo miałam Sony i nie byłam zadowolona. Poprzedniego Canona nie da się już kupić nigdzie i tak naprawdę nie ma na co zmienić. Widzą, tak się łatwo mówi, zmienię. Poza tym wydałam na niego kupę pieniędzy i co mam teraz zrobić? A poza tym właśnie taka jest prawda, że naprawdę nie ma za bardzo na co zmienić. I dużo też youtuberek o tym mówi i dobrze, bo jakby też fajnie wiedzieć, że inni mają ten sam problem, że to nie jest tak, że nie wiem, nie umiem tego aparatu ustawić, ale ze mną nie tak, tylko z nim jest nie tak. I przysięgam, już nigdy więcej nie kupię Canonu, naprawdę. A byłam wierna tej firmie, ale nigdy więcej, nigdy więcej. Słuchajcie, pamiętacie ten portfel? Ze słoniem. Ostatnio go miałam, wiecie, że ja noszę tylko takie małe, ale ostatnio potrzebuję czegoś większego, a też że mam tą większą torbę, bo ktoś do mnie pisze, to on mi się tutaj spoko mieści. Także zaczęłam, słuchajcie, takiego, no cicho tam to jest. Gdzie jest ta strona, muszę wyciszyć. To po prostu wszystko mi się mieści i fajnie w ogóle, fajnie mieć taką dużą torbę, wiecie. Fajnie mieć. Właśnie tu mi się mieszczą dwie torby na zakupy. Nie wiem, nawet jak coś kupię, to mi się mieści. Także wiecie, że przez ostatnie lata uwielbiałam te małe torebki, ale teraz chyba będzie zmiana. A ta torba mi się jak na razie mi się super sprawdza. Jestem bardzo zadowolona, nic się nie dzieje. Także powinno być ok. Wiecie, cała na czarno. Pada, więc zakładam Foxiego, czarną mambę. Uwielbiam tą czapkę. Po prostu to mi tak podpasowało, dobrze, że to tak fajnie wygląda. Naprawdę. No i na sobie co mam? Czarny sweter komplet. Po prostu to jest tak wygodne i tak fajne i tak to lubię, że po prostu ostatnio cały czas go noszę i wy też go będziecie cały czas widzieć. I te buty z Zary odnalezione i na to założę sobie misia. O, takiego brązowego. Ostatnio podoba mi się takie połączenie właśnie brązu z czernią. Tego sobie zapnę. Jest chyba jedyny misiek, którego lubię nosić zapiętego. I do tego torba. Czyli widać moje buty, mam nadzieję, że tak. I ja tak wyglądam. Wszystkie linki wam wrzucę w opisie pod spodem. Niestety, kurde, złamałam paznokieć. Nie mam takie, znaczy złamałam. Próbowałam coś zdrapać na Mazurach i to coś zostało, a paznokieć nie przeżył. Schodzę teraz z takim strupem. A nie mam nawet pół pilniczka w domu. Muszę kupić pilniczek, żeby go spiłować. Tak wiem, problem pierwszego świata. Ale takie są moje dzisiejsze. Może tak bardziej? O. Gdzieś tak pada na zewnątrz, więc zaraz te moje włosy będą strąkowate, także słuchajcie, ja zmykam. Jezu, jaka okropna jest ta pogoda. Szaro, buro i ponuro, co? Nic się nie chce. Matko droga, po prostu... deszcz. Masakra jakaś. Masakra. Masakra. To miasto nasze jest wyjściowo szare, bez złej pogody. Ze złą pogodą już. Słuchaj, a może widziałem, że w górach jest śnieg. Chciałem, żeby na Mazurach był śnieg. Ja też bym chciał właśnie, żeby rzucili wszystko i pojechali na Mazurę. No i tak zrobimy, nawet jak będzie padało. Nie, no wszystkiego nie rzucimy, ale pewnie pojedziemy. Też słoń nie może wytrzymać bez Mazur dłuższą chwilę, prawda? Nie, siedzenie tutaj to jest taka depresja. No
trochę jest. Nic mi się tu nie chce robić, to przynajmniej mam jakąś siłę do działania, mimo że tam jest taka sama pogoda i też to jakoś tak świetnie nie wygląda, ale nie wiem, jakoś tak tam bardziej mam chęć do życia, a tutaj to może przez te poranne spacery dostajesz takiej energii? Na pewno, zobacz, tam jest świeże powietrze, wychodzisz, dotleniasz się, obcujesz z naturą, pewnie, że to cię relaksuje i w ogóle właśnie, pewnie, że tak. A tutaj zobacz, nawet sushi nie chcę wychodzić na spacer. Ostatnio byłam z koleżankami na spacerze z sushi, w sensie były u mnie i poszłyśmy z sushi na siku. No nie, idziemy z tobą, one się poubierały, wiecie, zimno było i w ogóle. Chodź, pójdziemy z sushi na spacer, im pokazuję, sushi robi siku. One tam wszystkie wylazły, a sushi pyk i stoi pod furtką i czeka, żeby wpuścić i odwrócić do domu. I ona wam nie pójdzie tutaj na spacer, a tam widzicie nad jezioro, na łąkę, hasa, w ogóle pies też ma nowe życie, a tutaj sushi to po prostu jeszcze w taką pogodę, jak pada, to w ogóle czasami nawet w ogóle z klatki nie chcę wyjść, żeby cokolwiek zrobić. No, zdarza się. Nie? Naprawdę się zdarza. Że po prostu trzeba ją wyganiać, żeby coś zrobiła. Ale tak, to ona po prostu odwróci do domu. Jej się też tu nie chce chodzić na spacery. To prawda. To prawda. Ja mówię, bo takie śmieszne dziewczyny się ubrały. Chciałam coś iść na spacer. No a tak. Tobie chce się na spacery w taką pogodę chodzić? No ale też. To nie w taką, ale... W ogóle wiesz, jak sushi tutaj chodzi na spacer, no. Jak ją weźmiesz na smycz i do parku, no to pójdzie, ale też tak średnio chętnie. Też nie, do parku to jeszcze lubi chodzić. Jak nie jest za gorąco i nie pada, nie jest bardzo zimno. No. Dobra pogoda. I w połowie drogi dostanie loda. No tak. To wtedy lubi najbardziej. A. Właśnie, jak sobie pomyślałem, zjadłbym loda, wiesz. Proszę cię bardzo. Jakiegoś takiego. Nie wiem, zjadła antydepresant. Nie. Ferie się w Łodzi skończyły, znowu korki. Tak? Już się skończyły? Tak to chociaż przez 2 tygodnie, właściwie przez tydzień, bo tydzień nas nie było. A no tak. To było spoko. Ale już nie jest. Super. U was jak ten? U was jak vlog podnoszący. Nie wiesz, że na YouTubie nie można narzekać i trzeba nie być cały czas uśmiechnięty i mówić, że wszystko tak? Jest świetnie, nawet jak... Aha. Jakbyś wiesz. Nie, to tego nie wiedziałem. No, nie można narzekać. Trzeba się cieszyć z tego, co masz, bo dzieci w Afryce głodują, a ktoś, wiesz, ciężko choruje. Nie, no to... Masz się cieszyć. To spróbujmy inaczej. Zobacz, jakie piękne odcienie szarości. Jak ładnie pada deszcz. Zobacz, jakie piękne, kształtne kropelki. No, tak powinieneś mówić. Powinieneś czerpać radość ze wszystkiego. Zobacz, i wymawiać sobie, że jest... I właśnie dlatego potem ludzie nie osiągają swoich celów, bo wmawiają sobie, że jest świetnie tak jak jest, bo się cieszą ze wszystkiego, bo nie można narzekać. I potem tak tkwią w jednym miejscu. To jest właśnie taka... To jest przez to. Zobacz, jak dużo samochodów, jaki prosperity. Bo jak sobie mówisz, że w sumie nie jest źle, jest świetnie i w ogóle nie można narzekać i cieszyć się ze wszystkiego, to potem tak jest, że tkwisz w jednym miejscu. Bo ci wszyscy wymawiają, że nie wolno narzekać. Oczywiście, że każdy, nawet jak nie narzeka tak do innych ludzi, to oczywiście, że każdy narzeka, że nie ma takich ludzi, którzy się ze wszystkiego cieszą, wszystko im pasuje, a jak jest, to mają coś nie tak z głową. Bez przesady. Ale mandat, świetnie. O, muszę iść do dentysty. Hurra, zajebiście. Nie no, mandat, mam nauczkę na przyszłość. Ta, wyciągnąłeś wnioski, nigdy więcej nie będziesz jeździć szybko. Jasne. Zobacz. O, muszę dzisiaj zapłacić podatek, o, z tego to po prostu... Zobacz, jaki piękny budynek, taki stary, a dalej stoi. Co to opowiem? Koleżanka mi opowiadała, że chciała pomedytować. To jest dobre. Ściągnęła aplikację, która robiła taką prowadzoną medytację. I ona to włącza. Miała doła i się chciała zrelaksować tam tak. Wyobraź sobie swój dom.
Wyobraź sobie, że jest pożar i on płonie. Wszyscy płoną, twoja rodzina płonie. Ludzie wybiegają z krzykiem poparzeni. A teraz wyobraź sobie, nie, twój dom nadal stoi. Czy jesteś szczęśliwsza? Kto robi takie rzeczy? I zlewałyśmy z tego, o, wyobraź sobie, że jesteś nieuleczalnie chora. Nie jesteś, lepiej ci. Po prostu... Serio. No właśnie, potem ludzie sobie tak wmawiają. Wiadomo, że jak ktoś za dużo narzeka i na wszystko narzeka, to też jest źle. Ale takie właśnie, że nie, nie, jest super. I nie wolno nic powiedzieć. Właśnie takie, wiecie, życie z Instagrama. Wszystko jest cudownie. Cudownie, jest pięknie wszystko. Wszystko jest świetnie. Nic nigdy mnie złego w życiu nie spotkało. Nic mnie nie zdenerwowało i nic mi nie przeszkadza. I... Patrz, insta trawy do wycięcia. Świetnie. No, tu insta trawy rosną. No. O, mieliśmy iść na psy. O, możemy iść. A gdzie nam się nie chce chodzić? Ja wszystko załatwiłem, gdzie bym chciała jednak powrócić. Słyszałem, że są słabe. Nie idźmy. Nie, żartuj. Nie, dzisiaj to nie jest chyba ten dzień, wiesz, ale... Ale możemy iść. No, no to będzie fajnie. To sobie pogadaliśmy. Lepiej wam to załatwić, na tej zasadzie twój dom płonie. A nie, jednak nie płonie. Lepiej ci. Także myślcie pozytywnie. Tak, nie bądźcie tacy jak my. Nie róbcie tak jak ja. Cieszcie się ze wszystkiego. Cieszcie się, że pada. Zobaczcie, muszę wam to pokazać. Zrobiłam eksperyment. Niestety, słuchajcie, nie pokazałam wam, jak to wyglądało przed, ale włożyłam Beauty Blender, oczywiście straciliśmy, to jest tak, Beauty Blender, to jest Real Techniques. No trochę jeszcze miejscami się może delikatnie nie doprał, ale też szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia przed, bo one były naprawdę, naprawdę mega, mega brudne. Te dwa to już tak się nadawały do śmieci. Jeśli mam być szczera i wiecie co, zrobiłam test i wrzuciłam je wszystkie do pralki, w płynie do prania na 60 stopni na 2 godziny, taki program antyalergia i zobaczcie, mega, no ten to jest czyściutki. Te dwa to mówię, były tak testowo, bo te dwa to już tak chciałam właściwie się ich pozbyć, mega, mega. Już brudne, zużyte i stare i tak dalej. Ale no wiecie co, chyba teraz będę tak robić. Rewelacja. Nigdy jakoś no to nie wpadłam, żeby uprać gąbki w pralce, a w sumie czemu nie? Przecież to na pewno lepiej się dopierze niż tak w ręku. Także słuchajcie, takie moje dzisiejsze odkrycie. No dobra, wspominałam wam rano, że tutaj za kamerą był straszny bałagan i serio, tam po prostu wszystko. Wszystko było w cuchach, w kosmetykach. Masakra, więc udało mi się to ogarnąć. Strasznie nie lubię tego, że tam stoi ta lampa i statywy, bo to zawsze robi taki bałagan jednak. No ale co począć? Narzędzia pracy. Pod spodem jeszcze tam leży. Ach, no tak, tam jest pudełko po torebce Louis. Karton po aksach i pudełko z miniaturkami z kalendarzy, to jeszcze, tym się muszę zająć. Tutaj wylądował ten stołeczek, który kiedyś był w przedpokoju, ale w sumie on tutaj pasuje i jak nagrywam, to lubię mieć właśnie, co, często go przynosiłam po prostu z przedpokoju, żeby sobie coś na nim położyć. Także myślę, że on sobie może tutaj zostać. Tu jest czysto, makijaż poukładany, kąbeczki jak widzicie. Się pięknie wyprało, jestem w szoku, nie spodziewałam się takiego efektu. I tutaj jeszcze mam różne przesyłki, które do mnie przyszły i też te kosmetyki, które wczoraj wam pokazywałam, że chcę je zacząć teraz używać. Pokazywałam wam, co zużyłam, czego będę używać teraz. Tutaj jeszcze kilka rzeczy do mnie przyszło, także jeszcze to muszę podzielić na to, co zostaje i na to, co idzie dalej w świat. I właściwie będzie już porządek, ale tym się zajmę jutro, bo teraz idę robić, słuchajcie, mój ulubiony puding ryżowy z mango. Także idę go zrobić, żeby był na rano.
No dobra, tutaj już mam mousse z mango zrobiony. W termomiksie gotuje się mleko. Zaraz będę dodawać tam ryż i robić taki pudding ryżowy. Tutaj Wam właśnie rano pokazywałam to mleko, więc kupiłam dwa, właściwie trzy jeszcze kartony, ale już jeden zużyłam do puddingu. To jest właśnie to mleko z Oshą i ono ma spoko skład, lepszy niż zdecydowanie lepszy niż Alpro. Jest bardzo dobre. Kupiłam dwa takie mleka kokosowe. Też mają spoko skład. Ryż jasminowy i takie płatki owsiane. Nie było tam tych, które miałam, więc trudno. Już wzięłam takie, nie chciało mi się szukać. Sushi, jaka jest zainteresowana. Co pani tam szeleści, gotuje. I jeszcze, słuchajcie, znalazłam coś takiego, taką klatkę do powieszenia. I to jest, słuchajcie, co to jest? To jest na dla ptaszków. Znaczy, co to jest? To jest przysmak dla ptaszków. Na wszystkie pory roku. I już Wam czytam. Pomagaj ptakom ogrodowym przez cały rok. I to jest karma z insektami. Tu są zboża, orzeszki, jakieś różne rzeczy i robaki. I tu jest właśnie taka kratka do powieszenia. I ten wkład jest wymienny i można go po prostu dokupywać i tam wkładać, jak wyjedzą. Więc spoko. U nas to się sprawdzi, bo u nas właśnie te duże ptaki, jak przychodzą, to siadają na karmnik i wszystko wysypują, bo po prostu są takie ciężkie. I wyjadają sikorką. Sushi, ale to jest dla ptaszków, nie dla Ciebie. Zobacz, Sushi się ucieszył, że to dla niego, lew. To nie dla Ciebie, piesek. Pani mousse z mango gotuje, to Ci się nie spodoba, wiesz? No kicha na mnie. No, w każdym razie właśnie przylatują te duże ptaki i jej sikoreczką wyjadają, więc takie małe też im wieszam różne patenty, żeby mogły zjeść. Dobra, gotuję dalej.